svårt. Dzień dobry panie i panowie, kolejny dzień i to nie jest dzień świstaka. Jesteśmy już o poranku w szkole operatorów w Cianowicach pod Krakowem, w szkole Red Wings. Dzisiaj opowieść o tym, jak wygląda kurs w Losowski. Ja robiłem go w Red Wings pod Krakowem i jestem bardzo zadowolony z tej szkoły, naprawdę fachowcy. Chciałem się podzielić kilkoma takimi sprawami, dlaczego warto zrobić kurs i czego się można spodziewać na nim. Na pewno kurs daje dużą pewność i człowiek wie, co może zrobić, co nie, i to jest taka podstawa. Druga ważna rzecz, mamy uprawnienia i wiemy, jak tymi uprawnieniami się posługiwać, jak prowadzić swój statek powietrzny, żeby nie mieć w przyszłości kłopotów. Natomiast fajna jest też ta wiedza i ta cała otoczka kursu, czyli nie tylko ścisła teoria i ćwiczenia, ale to, że można sobie polatać różnymi dronami, sprawdzić zarówno mniejsze rozwiązania, jak i większe, które kosztują już kilkadziesiąt tysięcy złotych. Dla mnie bardzo fajne były doświadczenia związane z tym, że miałem szansę polatać sobie zarówno S-900, jak i Inspire 1. Kapitalne drony od DJI to już drony, powiedzmy, profesjonalne czy półprofesjonalne. Jestem z tego bardzo zadowolony. Dodatkowo też uczestnicy byli kapitalni, także to jest też bardzo ważne, żeby mieć fajnych uczestników na kursie i żeby oni też stworzyli razem świetną atmosferę. W sumie spędziliśmy 4 dni na tym kursie i chłopcy robili uprawnienia BFLOS, czyli do prowadzenia statków powietrznych poza zasięgiem wzroku. Ja sobie zrobiłem w zasięgu wzroku do 25 kg. To mi na razie wystarczyło. Można się też ubiegać o dopłaty, o dotacje. Chłopaki dostali z Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego na połowę do dofinansowania do swojego kursu. Także warto też w tych regionalnych agencjach sprawdzić, czy są środki na to i czy można takie uprawnienia sobie zrobić. Właśnie szkoła Red Wings honoruje różnego rodzaju, współpracuje i umożliwia skorzystanie z dopłat również. To były bardzo intensywne i twórcze 4 dni, jedne z najbardziej, które przeżyłem w ostatnim czasie. Naprawdę było fantastycznie i nie spodziewałem się, że przeżyję tyle fajnych chwil i że poznam takich kapitalnych ludzi. Miałem okazję też polatać na kilku dronach, bo zarówno latałem Karmą od GoPro, jak i Maviciem Air po raz pierwszy. Latałem S900 od DJI, profesjonalnym dronem, a także DJI Inspire i Phantomem 2. W czasie kursu też zapoznaliśmy się z zasadami ruchu lotniczego, z przepisami związanymi właśnie z wykonywaniem lotów w tej chwili, z uprawnieniami, z ratownictwem i z wszelkimi zagadnieniami, które towarzyszą lataniu. Jestem bardzo zadowolony z tego kursu, naprawdę poszedł świetnie. Nawet się nie spodziewałem, że będzie tak fajnie i wszystko nam dopisywało. Zarówno pogoda, jak i ludzie, instruktorzy i atmosfera, otoczenie. Także można tylko chwalić i to był jeden z moich najwspanialszych kursów jak dotąd. Wiele się nauczyłem, codziennie wracałem zmęczony do domu, głowa mnie bolała i właściwie przez cały tydzień był właśnie dedykowany pod ten kurs. Także świetnie, bardzo się cieszę, że tam byłem i w przyszłości na pewno chciałbym rozszerzyć swoje uprawnienia. W tej chwili mam uprawnienia do 25 kg. Chciałbym zrobić jeszcze na pewno kurs BFLOS, czyli uprawnienia do lotów bezzałogowym statkiem powietrznym poza zasięgiem wzroku. Przypominam wam także o tym, że w zeszłym tygodniu opublikowałem kurs online Lataj pewnie i bezpiecznie dronem od DJI. Ten kurs cieszy się naprawdę dużym powodzeniem i fajnymi opiniami. Po pierwszym tygodniu jest już klasyfikowany przez platformę Udemy jako nowy i popularny. Bardzo dziękuję uczestnikom, dziękuję za wszystkie opinie. On będzie oczywiście, kurs jest żywym organizmem, czyli on będzie przeze mnie rozbudowywany na bieżąco. Tutaj widzimy, jaki jest program nauczania. W tej chwili ten kurs liczy 3
godziny i 5 minut materiału. Docelowo chciałbym zawrzeć w nim około 5 godzin materiałów. Na bieżąco przygotowuję, uzupełniam pewne działy, czy wprowadzam działy. Na pewno tutaj po kursie wlosowskim będzie też szereg informacji, znajdą się w nim szereg informacji z kursu, przynajmniej takie skrócone, podstawowe, wstępne informacje. Zachęcam Was, w linku pod filmem znajdziecie właśnie dostęp do kursu za 9,99 $, także w bardzo dobrej cenie. To jest ta jedna rzecz. Przygotuję też drugi kurs. Będzie to kurs pod tytułem Opowiedz podniebną historię. On ukaże się za kilka tygodni. Serdecznie zachęcam. Bardzo dziękuję także za wszystkie kliknięcia w link afiliacyjny dotyczący testów i review Osmo i Telo. Ja jestem w tej chwili w połowie drogi do tego, żeby uzyskać Telo do testów na 20 dni. Jeżeli zrobię dobry film na temat tych testów, to pewnie to Telo będzie mogło u mnie zostać. Wtedy rozlosowałbym wśród moich widzów. Prośba jest o to, żeby też pomóc mi, bo mam w tej chwili, jak zobaczycie sobie za chwilę, mniej więcej połowę performance report. Mam 153 kliknięcia, potrzebne jest 300, żeby tego Telo zebrać. Także prośba, ja umieszczę link pod filmem też i tam otwiera się po prostu strona handlowa Telo po kliknięciu w link, czyli nic wielkiego. Klikamy raz i to wszystko. Zapewne DJI chodzi o to, żeby ludzie widzieli tego Telo i żeby się pewnie lepiej sprzedawał i dlatego robią taką akcję z testami i Osmo 2, Mobile 2 i Telo. Tak, tu mogę sobie ustawić 50% i będzie trzymał. Tam trzy kliki do góry i on zacznie mi sam u góry robić. Tak jest, później hop, trzy kliki w dół, to robię, trzy na dół i on będzie utrzymał samą prędkość opadania. Czekaj, tu nie ma opisiku, czyli rozumiem, że jest lepiej. Okay. Na razie to tyle i pozdrawiam wszystkich serdecznie. Dzięki za uwagę i za trzymanie kciuków. Pozdrawiam też moich uczestników, moich kumpli z kursu. Było naprawdę świetnie i stworzyliście świetną atmosferę. Dziękuję Wam, trzech muszkieterów na M. Dziękuję też instruktorom, było świetnie. Pozdrawiam Was, Rafał.